Coś dla fanów motoryzacji. Miłośnicy szybkiej jazdy rywalizowali dziś w Warszawie w rajdzie Barbórka Bis. Była to już 8. edycja tych zawodów. W tym roku na starcie stanęło ponad 60 załóg. Świetna zabawa, można potrenować, poćwiczyć. Jest jakaś tam rywalizacja, także jest fajnie. W zawodach mógł wystartować każdy. Jedynym warunkiem było auto z ważnym przeglądem technicznym oraz ubezpieczeniem. Rywalizacja jest doskonała. I o to chodzi chyba, nie? Żebyśmy się bawili na takich bezpiecznych miejscach. Ja zawsze podkreślam, że nie szaleć na ulicach, tylko właśnie tu. My to tworzymy. Ja to tworzę tyle lat, już przeszło 50 lat i fajna zabawa jest. Ale się cieszę, że to się rozwija i coraz więcej tych młodych ludzi ten bakcyl połyka. W tym roku organizatorzy przygotowali dla uczestników 10 wymagających prób w 5 lokalizacjach. Najtrudniejsza próba, to powiem dzisiaj, z uwagi na to, że wywożona jest ta szlaka z elektrociepłowni, ta maź, to jest żerań. Jest tak ślisko, piekielnie ślisko jest. No i a tak to wszędzie podobne warunki, nie? Po troszeczkę błotka, tutaj jak kosteczka, drugie miejsce asfalt przykryty, ale frajda jest, poślizgamy się. Barbórka Bis zakończyła w Warszawie tegoroczne zmagania rajdowców amatorów. Teraz to wszystko. Po raz kolejny spotykamy się o 22:15. Do zobaczenia.